Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz 21 vlog z wyzwania 100 filmów w 100 dni. Jest 21, ale jeszcze język mi się plącze, jeszcze trochę stresu zostało. Zobaczymy, jak to będzie przy 100 filmie. Ale tak, chciałabym zacząć od w ogóle podziękowania za Wasze dobre komentarze. Słyszę, że mój mąż idzie. Chciałabym podziękować za Wasze dobre komentarze pod tym naszym poprzednim filmem, za życzenia dobrej zabawy. Zabawa była bardzo fajna. Dawno już nie byliśmy na takiej jakiejś potańcówce, więc to tak ładnie się zbiegło z naszą 4. rocznicą ślubu, więc chwała Panu naprawdę i jest to zawsze taka fajna okazja, w ogóle takie wychodzenie do ludzi, żeby też porozmawiać o jakichś duchowych sprawach. Czasem ktoś nas zaszczepi, czasem ktoś nas zaczepi, czasem my możemy kogoś zaczepić. I no jest fajnie i naprawdę powiem Wam, że jest to życiodajne. Zawsze mam takie poczucie, że Pan Bóg nas gdzieś posyła do kogoś i kiedy człowiek naprawdę daje się prowadzić Panu, to jakby nie ma czegoś takiego, że wydziela tylko czas dla Pana, a ma oddzielnie swój czas wolny, tylko zawsze ma tą jedność z Panem, zawsze szuka Jego woli, to naprawdę nawet takie wyjście, jakaś randka, jakieś takie niby nieznaczące jakieś wydarzenie potrafi się zrodzić naprawdę w jakieś takie, jakąś owocną rozmowę, owocne spotkanie. Więc też Was zachęcam do takiej czujności, do takiego trwania w Chrystusie, trwania w Panu w każdej chwili. Ale o czym dzisiaj bym chciała powiedzieć Wam? Tam widziałam, że było parę pytań o Biblię, o czytanie Biblii. Pytaliście mnie na przykład, co myślę o tej Biblii pierwszego kościoła. Jest to wspaniała Biblia, którą dostałam po śmierci mojego teścia. To była jego Biblia, w której też już miał takie różne swoje zakreślenia, oznaczenia, którą czytał. I tak właśnie po śmierci taty poprosiłam, czy mogłabym ją przygarnąć. I rzeczywiście to była Biblia, którą po raz pierwszy przeczytałam tak całą. Ogólnie to, co myślę na temat tego tłumaczenia, uważam, że pod różnymi względami jest bardzo dobre. Na przykład tłumacz stara się rzeczywiście często oddać znaczenie jednego słowa nawet przez dwa słowa. To akurat mam konkretnie na myśli Księgę Rodzaju, gdzie Bóg mówi, że to, co stworzył, było dobre. W większości tłumaczeń jest, że było dobre, albo w innych, że było piękne. Natomiast tutaj tłumacz użył słowa dobre i piękne, dlatego rzeczywiście to hebrajskie słowo oznacza te dwa wyrazy, nasze polskie. Więc to mi się akurat spodobało, od razu jak zobaczyłam w Księdze Rodzaju coś takiego. Jest to fajne tłumaczenie, natomiast uważam, że trzeba mieć na względzie to, że ono się czasami potrafi bardzo różnić od takich tłumaczeń, na przykład Tysiąclatki, tak, czy edycji Świętego Pawła. Nawet od UBG to jest jeszcze tak, bo UBG jest na podstawie Textus Receptus. Tutaj ta Biblia pierwszego kościoła jest na podstawie Septuaginty, czyli greckiego tłumaczenia Biblii, tak? Ale to greckie tłumaczenie zostało napisane na podstawie hebrajskich rękopisów, które są starsze niż te hebrajskie, które mamy teraz, więc fajnie jest ogólnie sobie porównywać te tłumaczenia i ja zawsze tak staram się robić. Z jednej strony stwierdziłam, że to będzie taka moja główna Biblia, którą będę gdzieś tam studiować, w której będę zaznaczać różne rzeczy, bo rzeczywiście pod różnymi względami jest ona bardzo wygodna. Przede wszystkim ma całkiem spore litery. Nie wiem, czy to pewnie nie widać tego tak dobrze, ale ma fajne, duże litery, większe niż w edycji Świętego Pawła z komentarzami w tym małym, takim kieszonkowym wydaniu. Z kolei ten wielki to jest taki kloc, że ciężko go gdzieś zabrać. Nie wiem, zabrać do, no, gdzieś na rekolekcję, nawet gdzieś chodzić z nim między budynkami. Tysiąclatka jest też fajna, chociaż też miałam jakieś takie wydanie, że miała tak, też takie małe litery, co mnie trochę denerwowało, więc akurat ta Biblia jest fajna, ma trochę cienkie kartki, natomiast powiem Wam, że ja to sobie zaznaczam ołówkiem, nie wiem, czy to w ogóle widać, ale sobie zaznaczam ołówkiem, rysuję, czasem jakieś rzeczy nawet sobie pozwalam, o tutaj na przykład widać jakieś takie, mam notatki na bokach, na górze, na bokach, to mi się dobrze sprawdza. Więc do takiego szkicowania ołówkiem jest fajna. Do naklejania właśnie takich znaczników, paginatorów też one mi się świetnie sprawdzają.
No i właśnie dodatkowo sobie czasami kleję jakieś karteczki i też sobie doklejam. Polecam Wam też, ja sobie robię takie właśnie paginatory jakby w środku i każdy kolor oznacza trochę coś innego, bo sobie zrobiłam taki kod, że te niebieskie na przykład to są takie pouczające. Takie wzywające do nawrócenia. Czerwone to są związane z miłością bliźniego, z miłością Boga. Jeszcze powiem, zielone to jest z obietnicami Boga. Taki pomarańczowy, ciemny, ten co jest tutaj, to sobie zrobiłam z jakimiś obietnicami, ale związanymi z Mesjaszem konkretnie. Czyli ten zielony to jest właśnie takie Boże obietnice na przyszłość, takie, które się nie spełniły albo które się spełniły, takie fragmenty o Słowie Bożym. Ten czerwony to jest związane typowo z takimi zapowiedziami mesjańskimi i z Jezusem Chrystusem, właśnie zwłaszcza w Starym Testamencie. Tak, i też na przykład o Duchu Świętym, to też zaznaczam na tym ciemnym pomarańczowym, a żółtym to są takie czasami ciekawostki, takie różne fragmenty, które jakoś mnie zaintrygują, to jest taki mój dodatkowy kolor. Ale słuchajcie, każdy może sobie zrobić własny kod, natomiast to mi trochę pomaga się rozeznać. No i właśnie fajne jest to, że ja lubię sobie na brzegach zaznaczać, zwłaszcza słuchajcie, Stary Testament, to Wam polecam, bo dla mnie Stary Testament to w ogóle była jakaś czarna magia. I żeby trochę go oswoić, ja po prostu zrobiłam sobie takie paginatory jakby, gdzie sobie po prostu zapisuję na przykład takie ważne momenty, na przykład królów, imiona królów, albo jakieś ważne wydarzenia, do których potem mniej więcej widziałam, gdzie one się znajdują, nie? Że mogłam potem szybko do nich wrócić. Jakaś bitwa, tak, Dawida z Goliatem. Po kolei sędziów sobie zapisywałam, jacy byli, tak, że... I to też pomogło mi potem tak... wzrokowo trochę sobie to poukładać. Pytaliście mnie jeszcze o to, jak właśnie, czy mam jakiś plan czytania Biblii, czy właśnie mogę coś polecić. Powiem Wam, że nie kupowałam nigdy takiego gotowego planu. Natomiast myślę, że warto sobie w ogóle w planowaniu czytania Biblii ustalić po pierwsze jakiś okres i ja na przykład sobie ustalałam rok albo pół roku na przykład na przeczytanie Nowego Testamentu, chociaż nawet pamiętam, że pierwszy raz jak czytałam Nowy Testament, nawet cały rok sobie wzięłam na to i potem następny rok to już był Stary z Nowym Testamentem. I w tym roku właśnie też zrobiłam sobie Stary Testament, Nowy Testament i ten plan można sobie właśnie różnie rozpisać. Ja na przykład powiem Wam, że księgi w ogóle biblijne, księgi zwłaszcza Starego Testamentu, lubię czytać w kontekście historycznym, czyli staram się to czytać po prostu historycznie po kolei. I tak samo, słuchajcie, psalmy na przykład, jak doszłam w księdze Samuela, tak, do historii Dawida, to jest 16 rozdział bodajże, tak, 16 rozdział pierwszej księgi Samuela, kiedy Dawid został namaszczony na króla i tam potem po kolei, wiecie, są różne wydarzenia z życia Dawida i on w tych różnych wydarzeniach śpiewał psalmy. To słuchajcie, ja sobie normalnie brałam psalmy z księgi psalmów i na przykład tu jest napisane, tak, do wykonania, to jest na przykład psalm 52. O zrozumieniu dla Dawida, kiedy przyszedł Doeg, Edomita i doniósł Saulowi, mówiąc, Dawid poszedł do domu Abimeleka. Słuchajcie, to jest konkretny fragment z pierwszej księgi Samuela z 22 rozdziału. Ja sobie normalnie nawet takie karteczki, karteluszki sobie zaznaczałam. I w tym czasie, kiedy czytałam po prostu czytałam te rozdziały z księgi Samuela, czytałam też te psalmy, które w tym czasie mniej więcej tworzył Dawid. I to też mi tak pomogło, tak ogólnie, mam wrażenie, że lepiej to słowo jakoś wchłonąć, bardziej poznać Dawida na przykład. To oczywiście wymaga więcej czasu, tak, no bo krócej przeczytam samą księgę Samuela, a dłużej, kiedy jeszcze czytam księgę psalmów. Ale powiem Wam, że to było fajne, bo jednak nie wszystkie psalmy są też psalmami Dawida, nie? Więc to jest jakby część tylko psalmów wtedy czytałam. Tak samo na przykład, kiedy czytałam w księgach królewskich, w księgach kronik na temat rządów poszczególnych królów i działalności różnych proroków, tak? Kiedy było na przykład o najeździe Asyryjczyków na północny Izrael. To wtedy też czytałam na przykład księgę proroka Amosa, księgę proroka Ozeasza, bo to byli prorocy, którzy wtedy działali. I polecam Wam w ogóle, jest taka książka, przewodnik po Biblii. I tutaj są takie fajne wytłumaczenia różnych fragmentów, też z tego korzystałam. Ale w ogóle uważam, że najfajniejsze są takie świetne, nie wiem jak to nazwać, takie plany,
rozrysowane po prostu jest wszystko, czyli rządy królów. Tu jest Izrael, czyli to północne królestwo, tu przestało istnieć po najeździe Asyryjczyków, i południowe królestwo Judy. I są rozpisani, słuchajcie, królowie i są rozpisani prorocy. Mniej więcej ta działalność, kiedy wtedy działali. I to jest naprawdę super sprawa, bo ja dzięki temu sobie po prostu rozpisałam tych proroków i czytałam ich w międzyczasie, księgi historyczne i te księgi prorockie. I słuchajcie, to też pomogło mi jeszcze głębiej zrozumieć cały problem, który był w Izraelu, tak? No bo tam w tych księgach królewskich też ci autorzy się nie rozdrabniają. Ale właśnie kiedy się czyta w międzyczasie jeszcze te księgi prorockie, no to masz taką wizję, co się działo z tym królestwem wtedy. Masz lepsze takie poznanie tych królów, tej sytuacji po prostu danego kraju. Więc pod tym względem uważam, że to jest fajne. Akurat, słuchajcie, jeszcze dzisiaj stwierdziłam, że w sumie zostało nam 8 tygodni chyba do końca roku i ja jeszcze nie przeczytałam wszystkich ksiąg, które miałam przeczytać w tym roku. Więc, a to wiecie, już tak czas się kończy i tak trochę sobie zrobiłam słaby plan w tym roku. Tak za słabo się go otrzymałam. No i stwierdziłam, że właśnie muszę sobie taki porządny plan zrobić do końca roku. No i wam pokażę. Ja sobie to różnie rozrysowywałam. Jeszcze pewnie na początku roku sobie znowu inaczej to rozrysuję. Ale tu mam na przykład, sobie zrobiłam na szybko taki plan czytania Biblii przez 8 tygodni. I tu sobie wypisałam księgi, które jeszcze muszę sobie przeczytać. I każdy kwadracik to jest rozdział. Więc na przykład księga Ezechiela, no to ma 48 rozdziałów, więc jest dużo kwadracików. Tak, ale na przykład tutaj jest, słuchajcie, Abdiasza. Tak, Abdiasza księga. Ma jeden kwadracik, bo to jest tylko jeden rozdział. Więc to jest też takie fajne, można sobie zobaczyć po prostu, widać wizualnie, ile tego mi zostało do przeczytania. Tak sobie wyliczyłam, że podzieliłam sobie liczbę tych rozdziałów, które mi jeszcze zostały do przeczytania, przez liczbę dni, które są do końca roku. I sobie tak wyliczyłam, że jeszcze 3 rozdziały minimum muszę dziennie czytać, żeby po prostu na spokojnie wyrobić się tam parę dni wcześniej, przed końcem roku, z całą Biblią. No, ja sobie po prostu maluję, potem odznaczam jakoś te kwadraciki, czasem jakieś nalepki robię, to już kwestia tam, na co mam fazę, ale też wam polecam, bo mam wrażenie, że w ogóle dobry plan to zawsze jest bardzo takie motywujące do tego, żeby czytać, żeby codziennie zamiast zająć się jakby, nie wiem, scrollowaniem Facebooka, no to jeżeli mam taki konkretny plan i wiem, że muszę czytać tyle i tyle dziennie, to naprawdę bardzo łatwo jest, dużo łatwiej jest usiąść, przeczytać te 3 rozdziały i poświęcić na to tam czas wcześniej czy później w ciągu dnia, czy nawet wieczorem po prostu. Nie biorę tam byle czego do czytania, tylko po prostu biorę to Pismo Święte, bo przyświeca mi ten cel, że chcę jeszcze skończyć do końca roku. I to jest naprawdę, u mnie się to super sprawdza. Właśnie Mikołaj mnie nauczył właśnie rozrysowywania w taki fajny sposób tych planów. Też kombinuję, co mi, że tak powiem, najlepiej się sprawdza, w jakiej formie to rozrysowywanie, ale też wam polecam, żeby sobie popróbować. Wiem, że są też takie gotowe plany czytania Biblii. Nawet kiedyś chyba ściągnęłam taki jeden z internetu, bo są też darmowe i widziałam, że one są rozbite, że czytasz jednocześnie 3 różne księgi i powiem wam, że o tyle, o ile niektóre z nich uważam, że fajnie czytać razem. Na przykład Dzieje Apostolskie fajnie się czyta razem z Ewangelią Mateusza, rozdział po rozdziale, to inne księgi czasami tak się rozjeżdżają i czasami nie łapiesz do końca kontekstu jednej księgi, a tu jest jeszcze druga księga, którą ciągniesz. Więc ja tak jestem w sumie tak, no nie wiem, nie jestem aż taka za tym, żeby czytać właśnie Biblię taką pociachaną na kawałki, chociaż też okresowo czasami miałam takie fazy, że też tak czytałam, ale rzeczywiście takie czytanie całych ksiąg uważam, że jest takie najlepsze w moim przypadku przynajmniej, kiedy staram się cały kontekst ogarnąć, zwłaszcza kontekst historyczny, tą całą sytuację, która była w danym momencie w Izraelu i tak właśnie po kolei, jak to się rozwijało, bo to wtedy też jest niesamowite, wiecie, bo od samego początku widzisz te proroctwa, te zapowiedzi Boga, który już zapowiada Mesjasza przez kolejne osoby, tak jak nawet w Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że kiedy Jezus spotkał tych 2 uczniów, którzy uciekali do Emaus, to im tłumaczył od Mojżesza przez wszystkich proroków wszystko, co się odnosiło do Niego.
Więc sam Jezus już, jakby jest to powiedziane w Nowym Testamencie, że to wszystko odnosiło się do Niego, że rzeczywiście przez wszystkich proroków są jakieś takie nici, które się ciągną aż do Nowego Testamentu. I rzeczywiście jak się to czyta od początku do końca, to można to zobaczyć. To jest naprawdę wtedy niesamowite, taka świadomość, że te wszystkie obietnice spełniają się w końcu w Jezusie Chrystusie. Więc do tego Was bardzo zachęcam, do takiego czytania, do znalezienia jakiegoś swojego sposobu na przeczytanie całego Pisma Świętego, bo uważam, że to jest naprawdę super. To jest naprawdę super sprawa, nawet jeżeli, wiecie, nie ogarniecie wszystkiego. Ja też mam wrażenie często, że mam po prostu pustą głowę, bo niby czytam te księgi, a jakoś nie pamiętam, nie mogę sobie jeszcze tego wszystkiego ułożyć, ale zobaczycie, im więcej będziecie czytać, słuchać, myśleć o tym, to naprawdę to się zacznie układać po kolei. Różne postacie z Biblii będą Wam się kojarzyć z jakimiś konkretnymi postawami, z jakimś działaniem Boga w ich życiu i to potem w ciągu własnego życia się przypomina i dużo daje takiej nadziei, wiary, ufności, więc bardzo Wam polecam. No i co? Tak myślę sobie. A, mogę coś jeszcze Wam śmiesznego powiedzieć a propos tej edycji, w sensie edycji, tego tłumaczenia Biblii pierwszego Kościoła, że mówiłam Wam, że ona się czasami trochę różni od tych naszych tłumaczeń, więc tutaj trzeba być czujnym i warto sprawdzać w oryginale na przykład, jak jest, można sprawdzić na takiej stronie Blue Letter Bible, co tam konkretnie jest na przykład w Grece czy w słowie hebrajskim, co ono oznacza i to wtedy tak jakby pomaga lepiej zrozumieć jednak kontekst i też no trzeba być czujnym na takie rzeczy, na takie różnice, ale słuchajcie, w tej Biblii są też takie fragmenty, które przyznam, że rozbawiły mnie takie przedziwne tłumaczenie, słuchajcie, z którym się nie spotkałam. Na przykład pierwsza księga Samuela, rozdział 4. Jest taka sytuacja, że Filistyni napadają na Izrael. I Filistyni kradną Arkę Pana. To też jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja w Biblii. Tak pokrótce tylko powiem, że Izraelici chcieli Boga wykorzystać do, po prostu do swoich celów, tak? I nie tyle interesowali się wolą Boga, co chcieli Go po prostu trochę tak wykorzystać, zmusić do działania. No a Bóg nie jest taki, żeby sobie dał w kaszę dmuchać. To jest po prostu świetne, świetne w Bogu. I po prostu Filistyni wygrali, tak, że tak powiem, zwyciężyli Izraela, a w dodatku jeszcze przepadła Arka Pana. Więc no Izrael nieźle dostał po głowie. Ale Pan Bóg też nie jest taki, żeby sobie dał w kaszę dmuchać Filistynom, bo oni przez to, że sprowadzili Arkę Pana do domu swojego boga Dagona, to nie dość, że ten Dagon następnego ranka, jak przyszli do świątyni, to leżał z twarzą na progu rozbitą i z rękami, to jeszcze zaczęły ich nękać różne choroby, między innymi hemoroidy. I tam chyba w tłumaczeniach tych Biblii Tysiąclecia i tych innych tłumaczeniach jakoś tak, nie wiem nawet czy wprost jest mowa o hemoroidach, ale jakoś tak delikatnie to jest tak powiedziane, a w ogóle w Biblii tej pierwszego Kościoła jest w ogóle tak śmiesznie to przetłumaczone, że ręka Pana uderzyła ich po tyłkach i że opatrywali swoje tyłki. W ogóle to jest dosłownie cytat z tego i w ogóle, nie wiem, przepraszam, ale słowo tyłek dla mnie takie jest abstrakcyjne, absurdalne trochę w Biblii. Jakieś tak mi w ogóle nie pasuje, że ja normalnie się śmiałam, jak pierwszy raz to przeczytałam. Albo na przykład w Księdze Jeremiasza jest taki fragment, że Bóg mówi, w innych tłumaczeniach jest, obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą. Albo tyłem, a nie twarzą, a w Biblii tej pierwszego Kościoła jest, obrócili się do mnie tyłkiem, a nie twarzą, więc też przyznam, że pewnie to coś oddaje, być może oddaje to głębszy sens tych hebrajskich słów, ale mnie rozbawiło akurat. No więc słuchajcie, co kto lubi, że tak powiem, najfajniej jest czytać różne tłumaczenia i to też sprawia, że czasami naprawdę jakiś fragment, który mnie nigdy nie ruszał, nagle coś drgnie i nagle jest takie wow, naprawdę mam takie czasami przebłyski, więc do tego Was zachęcam. No i tak twórzcie super plany czytania Biblii, zwłaszcza, że też zaraz zbliża się też początek nowego roku, więc myślę, że to też jest taki fajny czas, żeby takie czytanie Biblii sobie zaplanować. Natomiast już teraz zostało jeszcze w sumie 8 tygodni, zostało, więc może na przykład Ewangelię chociaż, albo jakieś listy apostolskie, albo Apokalipsa.
Teraz będziemy też jakoś tak szczególnie w okresie Adwentu czekać na przyjście Pana, będą o tym też czytania w Kościele. Myślę, że to jest taki naprawdę fajny czas, żeby przeżyć to też tak świadomie ze Słowem Bożym, bo czekamy przede wszystkim na przyjście Pana, to powtórne. Pan już raz przyszedł tak na ziemię, jako dzieciątko tak wstające, ale teraz rzeczywiście czekamy cały czas na Jego przyjście w chwale z zastępami aniołów, więc no, warto się przygotować na ten dzień. Kochani, już nie przedłużam. Trzymajcie się. Buziaki, hej. Do jutra.